Rihanna. Jej makijaż bardzo często jest ekstrawagancki. Możemy zauważyć mocno podkreśloną dolną powiekę, natomiast górną zaakcentowaną tylko złotym cieniem. Przy tak ciemnym makijażu oczu odpuszczamy od ust, malujemy bardzo jasną pomadką, podkreślamy błyszczykiem, natomiast twarz modelujemy rozświetlającymi kosmetykami. Nie zapominajcie przed każdym makijażem przetrzeć twarzy tonikiem. Pomoże on nam odświeżyć i nawilżyć lekko skórę przed makijażem. W tej chwili nałożę bazę, która wygładzi i nawilży nam skórę przed nakładaniem podkładu. Możemy ją wklepać. Do modelowania twarzy przyda nam się podkład również gruby jak ten makijażu Rihanny. Nakładamy go w zewnętrznej części twarzy. Zaczynamy od partii czoła. Optycznie ją zwęzimy. Najważniejszym punktem są kości policzkowe, które musimy bardzo mocno zaakcentować. Linię kości policzkowej malujemy pod kością, żeby ją optycznie uwydatnić u góry. Natomiast później, jak nałożymy puder i zrobimy makijaż oka, wzmocnimy ten efekt rozświetlającym różem. Na położony podkład nakładamy pudry sypki. Makijaż będzie dużo bardziej trwały. Brwi w tym przypadku akurat tylko rozczesuję, ponieważ Rihanna mimo swojej ciemnej karnacji nie podkreśla ich nadmiernie. Do makijażu górnej powieki użyję podkładowego, beżowego koloru. Do wymodelowania górnej powieki potrzebny nam będzie ciepły brąz, tylko żeby wyprofilować tą górną powiekę. Ona jest delikatnie w tym makijażu zaakcentowana. Bardziej skupimy się na dolnej. Rozcieramy granice, aby były niewidoczne i bardzo subtelne. W przypadku Rihanny ten makijaż jest prawie czerwony. My użyjemy takiego ciepłego brązu, który wzmocnimy czernią przy samej linii rzęs. Te linie nie mogą być tak ostro zakończone, więc rozcieramy je specjalną gumką. Do wzmocnienia efektu linerem robimy na dole kreskę bardzo cienką przy samych rzęsach. Dobrze, żeby ona była zrobiona cieniem, bo dobrze nam się rozetrze. W tej chwili rozcieram patyczkiem kosmetycznym całość. Aby podkreślić jasną tańczówkę, robimy linię w środku oka. Rihanna ma dosyć charakterystyczny w tym makijażu makijaż rzęs. One są posklejane nienaturalnie w takie trójkąciki, natomiast nasza modelka ma przedłużone rzęsy, więc dosyć trudno nam będzie uzyskać efekt rzęs, jakie ma Rihanna na tym zdjęciu.
mocno tuszujemy rzęsy, po czym później je chwytamy i sklejamy kilka razy. Lekko podkreślamy dolne rzęsy. Rozświetlającym bronzerem modelujemy twarz. W tych miejscach, gdzie malowałyśmy ciemniejszy podkład. Bronzer jest z drobinkami, także będzie nam fajnie odbijał światło. Na usta nakładamy bladą pomadkę. Możecie ten sam efekt uzyskać również korektorem. W przypadku Riany usta są praktycznie w kolorze skóry. Tu zrobimy jaśniejsze. Cera naszej modelki jest dużo jaśniejsza niż Riany, więc żeby nie wyglądała blado, te usta jednak będą się troszeczkę wyróżniać. I nasza Riana gotowa.